Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w pierwszym odcinku pilotażowym całej serii. Mam nadzieję nagrać całą serię w krótkim czasie audycji pod nazwą Latarnie Morskie w Polsce. To jest odcinek pilotażowy, w którym opowiem, co to jest, o tym, co to jest za podcast, kto go będzie prowadził, jak to będzie wyglądać cała ta wyprawa, ile będzie odcinków, gdzie są publikowane te odcinki, no i parę takich dodatkowych informacji dotyczących właśnie tego podcastu. W tej chwili minęła godzina 9, jest 3 lipca 2018 roku. Ja już siedzę w swoim samochodzie, zapakowany kompletnie. I za chwilkę usłyszycie, jak odpalam silnik i będę jechał w kierunku wybrzeża. Tam spotkam się z Tomkiem i z Apoloniuszem. I dzisiaj już pierwsze spotkania z latarnią morską w Gdańsku się, mam nadzieję, że się odbędzie, więc nie będę na razie zapyszał, nie będę mówił, co to jest. Dowiecie się z pierwszego odcinka. W każdym razie, co to jest w ogóle za podcast? To jest podcast z takiego cyklu, który wymyśliłem jeszcze w styczniu albo w lutym, pod nazwą Podcasty dla Wikipedii. Ponieważ zauważyłem, że Wikipedia ma ilustracje, ma możliwość umieszczenia ilustracji. Oczywiście wszyscy to widzą, że zdjęć jest dosyć dużo w Wikipedii. Nie aż tak dużo tych ilustrujących. Jest bardzo dużo zdjęć, z których można skorzystać w dowolny sposób, ale tych ilustrujących też jest dużo. Natomiast brak jest ilustracji dźwiękowych do niektórych haseł, przy których fajnie byłoby, żeby te ilustracje dźwiękowe się znalazły. No i zacząłem umieszczać własne podcasty Nauka XXI wieku jako ilustracje do haseł w Wikipedii, ale potem pomyślałem, że to wcale nie musi być tak ściśle związane z tym, co robię już, tylko mogę wymyślić coś zupełnie nowego, jakąś nową serię podcastów, nową serię haseł, które warto będzie zilustrować dźwiękowo. No i po dłuższej chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby odwiedzić wszystkie latarnie morskie w Polsce, porozmawiać z latarnikami o tym, co to za latarnia, jaka jest jej historia, co tam się dzieje, jak ona powstała, do czego służyła, ile statków obsługuje, no po prostu pojechać i porozmawiać. No i zgłosiłem ten projekt do Stowarzyszenia Wikimedia Polska. No i po raz kolejny spotkałem się z aprobatą. Wszyscy członkowie zarządu byli za tym, żeby pomóc mi w realizacji tego projektu, pomóc nam. I dostaliśmy dofinansowanie na podróż i na noclegi podczas tego spotkania. Wyprawa ma trwać gdzieś do 20, maksymalnie chyba do 23 lipca. Także dzisiaj jest 3 lipca, do 23 lipca będziemy w trasie, a za chwilkę pierwszy kilometr zrobię moim samochodem w kierunku wybrzeża właśnie. No, to nie udałoby się bez tego finansowania, bo nie stać mi byłoby na to, żeby takie 1000 kilometrów wzdłuż wybrzeża i do Warszawy i do Poznania zrobić. Poza tym samemu też nie chciałem się wybierać, ale pojawiła się już podczas moich poszukiwań takich miłośników latarni morskich, pojawiła się Monika Śniedziewska-Lerczak z bloga latarnica.pl. Pozdrawiam cię, Moniko. I zaczęliśmy rozmawiać o tym jej blogu, o tej jej pasji, o tym, jakie można by było wspólnie działania przedsięwziąć. No Monika powiedziała, że niestety, no, że nie wybierze się z nami, bo ma pracę i po prostu nie jest w stanie tak sobie dowolnie określić terminu urlopu, a już urlop wtedy miała zaklepany. Natomiast jej mąż, Tomek Lerczak, Tomasz Lerczak, zdecydował się, że pojedzie z nami. To jest taki wolny strzelec, fotograf, w dodatku fotograf, więc będziemy mieli fantastyczne, mam nadzieję, zdjęcia, bo widziałem już, jakie Tomek robi zdjęcia. Też jest miłośnikiem latarni morskich, więc
śledźcie, zobaczcie, jak to wygląda. W projekcie zamierzamy zrobić dla każdej latarni ilustrację w formie dźwiękowej, w formie podcastu, w formie kilku zdjęć, które będą świeże, aktualne, właśnie podczas tej wyprawy zrobione. I będą też prawdopodobnie krótkie filmiki obrazujące coś, co warto pokazać w ruchu. Co to będzie konkretnie, no to trudno jeszcze powiedzieć, przekonamy się na miejscu. Dzisiaj pierwsze spotkanie z latarnią morską. Kto prowadzi ten podcast? Podcast ja będę prowadził, nazywam się Borys Kozielski, to jest już któryś z kolei mój podcast, ale pierwszy taki, który będzie nagrywany prawie na żywo. To znaczy ten podcast, który w tej chwili nagrywam, prawdopodobnie gdzieś po drodze do Gdańska jeszcze usiądę przy komputerze i spróbuję go umieścić jako pierwszy podcast pilotażowy. I tak samo z kolejnymi podcastami. Mam nadzieję, że one szybko będą do Was docierać. Ile będzie odcinków, to jeszcze nie wiadomo, ale na pewno będzie co najmniej tyle, ile latarni mamy po drodze, czyli 15 latarni mamy, więc co najmniej tyle odcinków będzie. Będą to odcinki takie, które będą umieszczane w hasłach Wikipedii dotyczących konkretnych latarń czy latarni, ale będą też dodatkowe, bonusowe odcinki. Mam nadzieję, że będzie ich dużo, że spotkamy po drodze ciekawych ludzi, którzy będą nam różne fajne rzeczy opowiadać. Ja bardzo jestem otwarty podczas tego urlopu na takie spotkania. Mam mikrofon ze sobą, zabrałem sprzęt, baterie też zabrałem, więc myślę, że tutaj nic od strony technicznej nie zabraknie. No i zobaczymy, ile tych odcinków w sumie będzie. Jak to się uda też umieszczać w internecie? Jaki będzie zasięg internetu? Czy to wszystko technicznie się uda? Jeszcze chciałem powiedzieć, bo tak tajemniczo zabrzmiało imię Apoloniusza. Apoloniusz Łysejko z Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest człowiekiem, który, no, można chyba powiedzieć śmiało, że poświęcił swoje życie latarniom morskim. To jest taki pasjonat, którego rzadko się spotyka, a ja miałem już raz okazję, nawet dwa razy, spotkać się z nim i porozmawiać o latarniach morskich. Na razie to były tylko przygotowawcze rozmowy, ale będzie on z nami podczas podróży po latarniach morskich tutaj na wschodniej części wybrzeża. Czyli będzie z nami w Gdańsku, będzie z nami w Krynicy Morskiej, będzie w Rozewiu, w Jastarni, na Helu i w latarni Stilo. A co dalej będzie, no to zobaczymy już, jak pojedziemy dalej. Gdzie są publikowane odcinki podcastów? Więc najwygodniej będzie mi je publikować od razu na kanale na Spreakerze. Nie będzie na razie oddzielnej strony dla tego podcastu, ale jest strona bloga oczywiście w kategorii odpowiedniej. Tego bloga, którego być może już znacie, bo już przecież kilka wpisów zostało zamieszczonych i ten wpis również już z audio zostanie zamieszczony na blogu, tam gdzie zwykle. Ale również stworzyłem na Facebooku taką stronkę, która informuje o tym, że są nowe wpisy na blogu, bo jednak wolę robić wpisy na blogu niż wpisy na Facebooku. Ale Facebook posłuży nam do lepszego skontaktowania się. No to właściwie to nie jest strona na Facebooku, tylko to jest grupa na Facebooku, także każdy może tam się dodać. No cóż, ja już nie mogę się doczekać, kiedy ten pierwszy kilometr w kierunku tej wspaniałej wyprawy zrobię. Jaki z nami jest kontakt? No to szukajcie w tych blogach. Mogę podać numer telefonu do siebie, ale nie gwarantuję, że będę odbierał telefon, bo będę najczęściej zajęty, ale bardzo proszę, 602 218 851. Można się ze mną skontaktować, jeśli macie ochotę. No, wiem, że telefon po prostu jest najlepszym środkiem, najszybszym środkiem komunikacji, bo może jesteście gdzieś w okolicy i chcielibyście się spotkać, chcielibyście jakąś fajną historię opowiedzieć do mikrofonu, no to zapraszam. Po to jestem, po to jadę na tą przygodę, żeby z Wami się spotkać i żeby jak najwięcej przygód nagrać. No to cóż, pierwsze odpalenie silnika i jadę w drogę. Zatrzymajcie się, trzymajcie kciuki za naszą wyprawę i bądźcie z nami.